To Kazem Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a ze mną w studiu dr Piotr Kocyba, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, witam pana. Będziemy rozmawiali o badaniu uczestników ruchu narodowego, badaniu socjologicznym, ale może najpierw pomówmy w ogóle o całym założeniu jako pewnej koncepcji i metodologicznej, i socjologicznej. Po co właściwie badać, kto uczestniczy w Marszach Niepodległości? Po co właściwie się to robi? Odpowiedź jest bardzo prosta, bo chcemy wiedzieć, kto bierze udział w takim zgromadzeniu publicznym i dlaczego. Są to bardzo proste pytania, na które do tej pory nie mieliśmy odpowiedzi. Wszyscy domniemaliśmy się, kto bierze udział i dlaczego, i my staramy się odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli popatrzymy na sam sposób, w jaki próbujecie to badać, to jest dość ciekawe. To znaczy, w jaki sposób wejść w tłum, jednak dość, powiedziałbym, no spontaniczny, nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale tłum jest z natury rzeczy jakby przypadkowy. W jaki sposób można sobie odpowiedzieć na pytanie, kto tam idzie? Jak to zrobić? Chodzi o pytanie, w jaki sposób stwarzamy reprezentatywną próbkę. Znaczy, staramy się. Tu jest kilka ważnych punktów. Pierwszy jest taki, że nie znamy populacji, więc musimy zadbać o to, żeby to była próbka losowa. I tutaj staramy się pracować, że staramy. Pracujemy w zespołach, które się składają z ankieterów i z tak zwanych pointerów, żeby osoby, które mają podejść do potencjalnego respondenta, respondentki, nie wybierali sami, bo szczególnie na takich wydarzeniach prawicowych niektórzy czują się niepewni, gdyby mieli losowo dojść do osoby, która jest wysoka, dobrze zbudowana i która ma zakrytą na przykład twarz jakąś maską. I tak zwany, to jest tak zwany selection bias. Z tego powodu mamy pointerów, którzy odliczają rzędy i osoby, do których trzeba podejść, i ankieter w takim momencie już nie ma wyboru, musi podejść do tej osoby, która została losowo wybrana. To jest jeden ważny punkt. Drugi punkt jest taki, że zwroty, jak w każdych innych badaniach ankietowych, nie są zbyt wysokie. One w zeszłym roku mieliśmy 27%. I nie wiedząc, co te 60 kilka procent zrobiło, dlaczego nie odpowiedziało, czy tam nie mamy jakiejś krzywej, to przeprowadzamy z co którąś osobą jeszcze dodatkowe wywiady kontrolujące na miejscu, gdzie pytamy się kilka pytań, żeby potem sprawdzić, czy zwroty się bardzo różnią od tych odpowiedzi. Co to są te zwroty, o których pan mówi? To są odmowy? Zwroty to są ankiety, które wydajemy na miejscu. One są dość obszerne, mają 12 stron i oczywiście, że w trakcie takiego wydarzenia nie ma czasu, żeby jego wypełnić taką ankietę. Okay. Dlatego mamy koperty, które są już oznaczone, jest stempy, jest poczty, etc. I wystarczy wrzucić do skrzynki pocztowej i w taki sposób dostajemy zwroty. Respondenci mają też dodatkowo możliwość podać nam adres mailowy. Wtedy wysyłamy dojście do ankiety, indywidualne dojście, żeby nie było tutaj manipulacji do ankiety właśnie mailem. Jak duży to jest zespół? Ile osób bierze udział po stronie jakby badających? Jest nas 20 do 30 osób. Naszym zadaniem zawsze jest rozdanie 1000 ankiet. Jest to dość trudne, szczególnie na bardzo dużych wydarzeniach, jakim jest Powstań Marsz Niepodległości, bo wtedy trudno jest się poruszać. Czasami gubią się zespoły, trzeba się znaleźć. Ale także dlatego, ponieważ odmowa na miejscu współpracy jest wyższa niż na demonstracjach progresywnych. Na przykład na młodzieżowych strajkach klimatycznych tylko 5% nam odmówiło współpracy na miejscu.